Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Mateusz Maślanka. Miło mi jest Państwa zaprosić na wykład dotyczący opracowania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami ISOP. Projekt, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie głównego urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Proga Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzające niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. Wyróżniamy georeferencje danych ALS. A więc nadanie pozyskanej chmurze punktów przyjętego terenowego układu współrzędnych oraz georeferencję wprost jako ciągłą rejestrację elementów orientacji zewnętrznej przez zintegrowany system GNSS i INS oraz rejestrację GNSS na naziemnej stacji referencyjnej o znanym położeniu. Bezpośrednio z georeferencją wprost kojarzą się dwa zagadnienia, to pierwsze związane z pozycją samolotu. Określaną przez system GNSS oraz drugie, związane z kolei z wyznaczeniem kąta przechyłu samolotu za pomocą systemu INS. W celu dokonania poprawnego nadania georeferencji danym LIDAR należy dokonać rejestracji elementów orientacji zewnętrznej przez system GNSS i INS, dodatkowo skorzystać z danych korekcyjnych utworzonych przez naziemną stację referencyjną GNSS. I posiadać pomierzone płaszczyzny referencyjne oraz płaszczyzny kontrolne w celu weryfikacji nadanej georeferencji. Większy obszar opracowania, tzw. blok LIDAR, pokrywa się równoległymi szeregami o częściowym, zajemnym pokryciu szeregów sąsiednich. Zgodnie z przedstawioną wcześniej zasadą działania systemu ALS, pozyskane chmury punktów, są wyrażone w przyjętym terenowym układzie współrzędnych dzięki ciągłej rejestracji elementów orientacji zewnętrznej przez zintegrowany system GNSS i INS oraz rejestrację GNSS na naziemnej stacji referencyjnej o znanym położeniu. Jest tu więc realizowana idea georeferencji wprost. Tak uzyskane dowiązania szeregu danych ALS do układu terenowego, dla wielu zastosowań można uznać za wystarczające. Ponieważ jednak większy obszar pokrywa się równoległymi szeregami ALS z niewielkim wzajemnym pokryciem, można tak uzyskany blok poddać turnemu wyrównaniu, wykorzystując wzajemne powiązania między szeregami w danym bloku, w pasach wzajemnego pokrycia między szeregami oraz wykorzystując dodatkowo płaszczyzny referencyjne pomierzone w terenie. W ten sposób Łączy się po kilka, może nawet kilkanaście bloków wzajemnie pokrywających się szeregów, tak zwane bloki LIDAR. Stosowane jest pokrycie poprzeczne szeregów rzędu 20-30%. Długość szeregów jest zwykle ograniczona. Wynika to z narastających w czasie błędów systemu INS. Ograniczenia to długość szeregów do kilkunastu minut lotu, co odpowiada długości do 50 km. Tak zbudowane bloki Mogą mieć powierzchnię do 1000 km2. Wyznaczony blok ALS wzmacnia się płaszczyznami referencyjnymi o pomierzonym położeniu lub płaszczyznami referencyjnymi wysokościowymi o pomierzonej jedynie wysokości H. Płaszczyznami referencyjnymi są dające się zidentyfikować na chmurze punktów płaszczyzny poziome o pomierzonej w terenie wysokości. Dobrą i stosowaną formą płaszczyzn referencyjnych są połacie dachów dwuspadowych o krawędziach zorientowanych równolegle i prostopadle do kierunku lotu. Takie płaszczyzny pozwalają dowiązać szeregi ALS do układu terenowego zarówno wysokościowo, jak i sytuacyjnie. Szczególnym przypadkiem płaszczyzn referencyjnych jest płaszczyzna wysokościowa, która jest siatką punktów pomiarowych umieszczoną na utwardzonej powierzchni płaskiej. Na przykład korty tenisowe, boiska sportowe, parkingi czy też fragmenty asfaltowej jezdni. Niższe ryciny prezentują płaszczyzny referencyjne. Płaszczyzny referencyjne znajdujące się po lewej stronie obrazowane są na podstawie zdjęć naziemnych. Natomiast te znajdujące się po prawej stronie przedstawiają ten sam obszar, ale nawiązują do geometrii i kształtu obiektów wykonanych na podstawie danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego. W procesie nadawania georeferencji wyróżniamy kilka etapów: wyznaczenie trajektorii samolotu względem terenowych stacji referencyjnych, wyrównanie pozycji elementów orientacji systemu skanującego, wyznaczanie pozycji i orientacji urządzenia skanującego. W obliczaniu orientacji skanera uwzględnia się dane kalibracji systemu, w tym niezbędne redukcje mimo środów położenia anteny GNSS i urządzenia skanującego względem czujnika IMU systemu INS oraz wzajemne wpasowanie i go referencja szeregów ALS w oparciu o powierzchnię wiążącą i powierzchnię referencyjną. Na dokładność nadania go referencji ma wpływ plan na lotu lidar, ponieważ niewłaściwe rozplanowanie poszczególnych pasów skanowania i stopnia wzajemnego pokrycia może znacząco utrudnić ich połączenie. Rozkład stacji referencyjnych GNSS, za mała ich liczba bądź nieodpowiednie rozplanowanie. Może spowodować brak możliwości nadania jakichkolwiek poprawek. Rozkład, liczba i jakość płaszczyzn referencyjnych, źle pomierzone lub niewłaściwie dobrane płaszczyzny w najlepszym przypadku obniżą dokładność powiązania szeregów, lub co gorsza, uniemożliwią nadanie go referencji. Na dokładność nadania go referencji ma również wpływ proces obliczeniowy i kontrola jakości. Przez zastosowanie niewłaściwych algorytmów do nadawania go referencji, czy też brak lub niedbała kontrola jakości przyczynią się znacznie do spadku jakości omawianego procesu. Niniejsza rycina bardzo dobrze obrazuje, czym jest blokowe wyrównanie szeregów. W jednoczesnym procesie wyrównania wzajemnego szeregów wiąże się wszystkie szeregi w jeden spójny geometryczny blok, wyrażony w zewnętrznym układzie współrzędnych przez płaszczyzny referencyjne. W procesie tym szeregi są dodatkowo powiązane ze sobą przestrzennie. Przez tzw. płaszczyzny przejściowe, czyli płaszczyzny znajdujące się w strefach wzajemnego pokrycia sąsiadujących szeregów. Obecnie zaawansowane oprogramowanie automatycznie wyszukuje w pasach wzajemnego pokrycia odpowiadające sobie fragmenty danych ALS na obu szeregach, w których punkty lotniczego skanowania laserowego spełniają założone kryteria współpłaszczyznowości. Do ważnych elementów pozwalających na blokowe wyrównanie szeregu jest obliczenie pozycji i orientacji systemu skanującego, redukcję mimośrodowe położenia anteny GNS względem IMU oraz IMU względem skanera i kamery cyfrowej oraz wyznaczanie elementów orientacji zewnętrznej kamery w momentach ekspozycji zdjęć. Na podstawie płaszczyzn referencyjnych i płaszczyzn przejściowych traktowanych w procesie wyrównawczym jak obserwacje Dopasowuje się szeregi wzajemnie według kryterium minimalizacji sumy kwadratów rozbieżności sytuacyjnych i wysokościowych na tych płaszczyznach. Same szeregi podlegają w tym procesie korekcji położenia według przyjętego modelu wyrównawczego. Mogą to być korekty wysokości poszczególnych szeregów, korekty położenia poszczególnych szeregów, korekty położenia wraz z korektami orientacji kątowej. Oraz dodatkowa korekta skali w liniach skanowania modelując błędy oscylacji lustra skanującego. Dodatkowo proces wyrównania bloku lidar wzmacnia się poprzez połączenie z dwoma trzema szeregami poprzecznymi. Pozwala to usztywnić geometrycznie blok i zmniejszyć zapotrzebowanie na pomiar płaszczyzn referencyjnych. W celu sprawdzenia poprawności wykonanej go referencji wykorzystuje się dachy dwuspadowe jako powierzchnię kontrolne. Taką ekwiwalentną płaszczyzną stanowią dwa, trzy budynki z dachami dwuspadowymi. Dachy muszą mieć różną orientację, z minimum czterema punktami występującymi na każdej połaci dachowej pomierzonej w terenie. Korzystając z metod blokowego wyrównania szeregów, zmniejsza się wpływ błędów kalibracji systemu na platformie lotniczej, a dodatkowo zwiększa się dokładność sytuacyjną i wysokościową nieosiągalną na podstawie tylko georeferencji wprost. Jednym z podstawowych procesów przetwarzania chmury punktów pochodzącej z lotniczego skanowania laserowego jest jej klasyfikacja. Polega ona na przypisaniu każdemu punktowi z chmury punktów ALS właściwego atrybutu związanego z obiektem. W ten sposób można z całego zbioru odbić, wydzielić punkty leżące na gruncie, reprezentujące roślinność niską, średnią i wysoką, budynki oraz inne klasy, które zdefiniowano dla danego projektu. Amerykańskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji opracowało nazewnictwo oraz przynależność poszczególnych punktów do klas. I na przykład klasa o numerze 1 oznacza punkty niesklasyfikowane, z kolei wartość 2 to klasa punktów leżących na gruncie, wartość 3 do 5 oznaczają punkty niskiej, średniej i wysokiej roślinności, a klasa z numerem 6 to punkty reprezentujące budynki. Procesem wykonywanym na początku każdej klasyfikacji chmury punktów ALS jest automatyczna filtracja punktów nienależących do modelowanej powierzchni, tzw. punktów położonych poniżej powierzchni terenu. Po znalezieniu wszystkich błędnych punktów rozpoczyna się jeden z najważniejszych etapów klasyfikacji, polegający na wyselekcjonowaniu z chmury ALS tych punktów, które leżą bezpośrednio na gruncie. Najczęściej spotykane algorytmy losowo wybierają punkty i poszukują wokół nich sąsiadów spełniających odpowiednie kryteria. Po wyselekcjonowaniu i przypisaniu atrybutu grunt do punktów najczęściej przechodzi się do klasyfikacji roślinności. Na podstawie wysokości względnej dokonuje się klasyfikacji roślinności niskiej, średniej i wysokiej. Natomiast klasyfikację budynków przeprowadza się najczęściej z klasy istniejącej już roślinności. Niektóre specjalistyczne programy oferują również automatyczną detekcję innych klas, takich jak na przykład linie energetyczne. W zależności od stopnia zaawansowania specjalistycznego oprogramowania istnieją dodatkowe funkcje automatycznej klasyfikacji punktów, wykorzystujące atrybuty chmury punktów ALS. Oprogramowanie to wykorzystuje np. numer kolejnego echa, intensywność odbicia impulsu. Czas pozyskania danych, wartość kąta skanowania, kierunek skanowania, czy odległość od skanera. Klasyfikacja na podstawie informacji o numerze echa sygnału może dotyczyć np. punktów tylko z pierwszego odbicia do wsparcia generowania numerycznego modelu pokrycia terenu. Intensywność odbicia impulsu laserowego uzależniona jest w dużej mierze od materiału tworzącego powierzchnię obiektu, może być więc czasami wykorzystywana do wsparcia klasyfikacji obiektów, np. dróg. Procesy filtracji i klasyfikacji są niemal całkowicie zautomatyzowane, ponieważ opierają się na zdefiniowanych filtrach oraz algorytmach. Algorytmy te bardzo często powiązane są w makropolecenia, czyli pojedyncze zadania znajdujące się w jednym procesie obliczeniowym. Rozwiązanie to pozwala na znaczną oszczędność czasu. Parametry poszczególnych makropoleceń można dobrać, dostosowując je do charakteru opracowanego terenu. A zautomatyzowanie postprocesingu danych ALS jest niezbędne do przeprowadzania szybkiej klasyfikacji rozległych powierzchniowo obszarów. Pierwszym etapem klasyfikacji jest wyszukiwanie punktów typu Low point. Ich selekcja oparta jest na analizie punktów nieposiadających najbliższego sąsiedztwa. W trakcie klasyfikacji poszukiwania tych punktów definiuje się pojedyncze jak i całe grupy punktów znajdujących się pod lub nad aproksymowaną powierzchnią terenu w odpowiedniej zdefiniowanej przez użytkownika odległości. Podobny algorytm wykorzystuje się również do klasyfikacji innych klas punktów izolowanych, np. występujących w powietrzu. Autorzy algorytmów zaprojektowanych do klasyfikacji punktów leżących na gruncie na podstawie nieprzetworzonej chmury punktów ALS Posiłkują się zwykle analizami opartymi na lokalnym sąsiedztwie. W tym przypadku decyzja o przypisaniu konkretnego atrybutu klasy oparta jest o weryfikację przynależności punktów lub grupy punktów pomiędzy pojedynczym punktem lub wieloma punktami. Wszelkie wykonywane obliczenia pomiędzy punktami opierają się na analizie warunków iteracyjnych, takich jak wartość nachylenia, różnica wysokości, czy też odległości danego punktu do powierzchni aproksymowanej uznanej za należącą do klasy punktów leżących na gruncie. Rycina przedstawia przekrój poprzeczny przez sklasyfikowaną chmurę punktów, zawierającą punkty lotniczego skanowania laserowego. Kolorem pomarańczowym oznaczone są punkty klasy Grand, natomiast pozostałe kolorem szarym punkty pozostałe w klasie niesklasyfikowane. W projektach czy programach do przetwarzania danych ALS roślinność, jaka występuje na analizowanym obszarze, najczęściej klasyfikowana jest do trzech zbiorów. Składają się na nie: roślinność niska, średnia oraz wysoka. Do ich utworzenia przyjmuje się progowanie według wysokości względnej odnoszącej się do aproksymowanej powierzchni terenu. Roślinność niska zawiera się w przedziale od 0 do 40 cm. Średnia od 40 cm do 2 m, natomiast roślinność wysoka to punkty znajdujące się powyżej 2 m od powierzchni zbudowanej przez punkty klasy Grand. Do automatycznego wykrycia budynków służą algorytmy, które w zależności od stopnia zurbanizowania terenu mają możliwość adaptacji do rozmiaru najmniejszego elementu dachu. Algorytm poszukuje płaszczyzn planarnych dachów spełniających ustaloną minimalną powierzchnię. Zaawansowane programy do przetwarzania danych z lotniczego skanowania laserowego umożliwiają również włączanie do procesu klasyfikacji informacji o numerze echa sygnału. Promień lasera, odbijając się od dachu, generuje zazwyczaj punkt z jednym echem, natomiast chmury punktów, będące reprezentacją roślinności, charakteryzują się kilkoma kolejnymi echami. Dzięki wykorzystaniu tej informacji o wielokrotności odbić tego samego promienia lasera, algorytm poszukujący budynków, Stosunkowo łatwo znajduje te o pojedynczym echu w klasie roślinności powyżej określonego progu wysokości. Po dokładnej analizie wyników automatycznej klasyfikacji chmury punktów ALS obserwuje się różne rodzaje błędów generowanych w wyniku nieodpowiednio dobranych parametrów dla specyfikacji danego obszaru. Najczęściej spotykane błędy automatycznych klasyfikacji chmury punktów to sytuacje, gdy punkty leżące pod terenem albo punkty roślinności. Włączone są do grupy punktów należących do klasy Grand. Młodami są również ściany lub dachy budynków znajdujące się w klasach roślinności, ale także mosty pozostawione w klasie Grand lub roślinność. Producenci oprogramowania dedykowanego do pracy z chmurą punktów oferują w swoich aplikacjach wiele narzędzi umożliwiających manualną edycję czy reklasyfikację. Korekta polega na przeniesieniu błędnie zaklasyfikowanych przez automatyczny algorytm właściwie zdefiniowanych w projekcie klas. W procesie tym możliwa jest edycja zarówno pojedynczych punktów, jak i całych grup. Najczęściej występujące narzędzia edycji manualnej to korekta pojedynczych punktów, punktów wewnątrz okręgu, czy też prostokąta zadanej wielkości, korekta punktów znajdujących się pod lub ponad zadaną płaszczyzną, korekta punktów znajdujących się Pomiędzy dwoma zadanymi liniami, czy też korekta punktów znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz zdefiniowanego obszaru. W celu rozszerzenia poszczególnych obiektów i zwiększenia jakości dokonywanej klasyfikacji chmury punktów, coraz częściej stosuje się lotnicze skanowanie laserowe typu pełnej fali. W tej technologii rejestrowane są nie tylko pojedyncze echa sygnału reprezentujące obiekty, lecz pełne profile odbitej energii lasera. Na podstawie analizy tych profili oprócz intensywności wyodrębnić można dodatkowy atrybut dla każdego echa, czyli szerokość odbicia, zwana z języka angielskiego FWHM, czyli Full Wide Half Maximum, intensywność odbicia sygnału pozyskiwana również przez klasyczne systemy skanujące, charakteryzuje moc odbitego sygnału. Wielkość ta jest silnie zależna od współczynnika odbicia geometrii danego obiektu. Atrybut intensywności jest doskonałym wskaźnikiem pozwalającym na separację obiektów zbudowanych z różnych materiałów, np. dachy budynków, asfalt. Szerokość odbicia sugeruje natomiast, jak długo impuls lasera miał kontakt z obiektem. Wzrost wielkości tego parametru obserwowany jest na punktach ALS, dla których kąt pomiędzy osią wiązki a powierzchnią odbijającą jest mały oraz gdy w obrębie plamki lasera Znalazło się kilka obiektów w niewielkiej względem siebie odległości wertykalnej. Obiekty antropogeniczne, charakteryzujące się stosunkowo regularnymi i gładkimi powierzchniami, można rozróżnić od średniej i wysokiej roślinności poprzez wykorzystanie danych ALS typu Full Waveform. Dotyczy to przede wszystkim klasyfikacji budynków znajdujących się w pobliżu wysokich drzew, a zwłaszcza budynków. Dla których intensywność odbicia jest zbliżona do wartości intensywności punktów generowanych w koronach drzew. Impuls laserowy, penetrujący korony drzew, ulega rozproszeniu, dzięki czemu szerokość echa w rejestrowanych profilach wzrasta w stosunku do odbić od powierzchni gładkich, atrybut szerokości echa, uwzględniony w procesie klasyfikacji budynków, pozwoli na usunięcie punktów położonych w koronach drzew. Należy pamiętać, że im bardziej zwarta jest struktura korony drzewa, tym odbicie będzie mocniejsze, szerokość echa mniejsza, a co z tym się wiąże, maleć będzie stopień przydatności tego parametru w procesie filtracji roślinności wysokiej od zabudowy. Rycina znajdująca się na dole po prawej stronie przedstawia profil poprzeczny przez chmurę punktów ALS. Zaznaczony budynek oraz drzewo charakteryzują się podobnymi wartościami intensywności i wysokości ponad terenem. Natomiast obliczone średnie parametry szerokości echa znacznie się od siebie różnią. Możliwa jest zatem automatyczna klasyfikacja tych obiektów bez konieczności wyznaczenia dodatkowych atrybutów takich jak np. odchylenie standardowe czy liczba odbić. Następny przykład wspomagania procesu klasyfikacji chmury punktów ALS dotyczy separacji pomiędzy potencjalnymi punktami wyznaczającymi aproksymowaną powierzchnię numerycznego modelu terenu. Bardzo często numeryczny model terenu generowany jest na podstawie błędnie zaklasyfikowanych punktów reprezentujących w rzeczywistości niską roślinność. Wykorzystanie szerokości echa może służyć do weryfikacji punktów należących do gruntu. W przykładzie obrazującym niniejsze zagadnienia wybrano trzy pola testowe reprezentujące trzy różne klasy pokrycia terenu, to jest trawnik, naturalną łąkę oraz drogę z nawierzchnią asfaltową. Jak widać na rycinie znajdującej się po lewej oraz w wykresie po prawej intensywność odbicia, zwłaszcza trawnika i łąki jest bardzo podobna. Natomiast szerokość echa pozwala na lepszą segmentację tych obszarów. Dla zwiększenia efektu wizualnego humorom punktów przypisuje się właściwy kolor w formie składowych RGB czyli kolor powierzchni terenowej, od której odbił się promień laserowy. Aby uzyskać taki efekt Wraz z rejestracją skanerem laserowym wykorzystuje się równolegle fotografowanie, np. kadrową kamerą cyfrową czy skanerem linijkowym CCD. Kamera taka jest zwykle zintegrowana z platformą skanującą i poddana kalibracji wraz z całym systemem rejestracji zainstalowanym na pokładzie samolotu. Oznacza to, że wykonane kolorowe zdjęcie kadrowe mają pomierzone w locie elementy orientacji zewnętrznej czyli położenie środka rzutów. I kąty nachylenia. Na podstawie matematycznej zależności między współrzędnymi terenowymi punktu XYH i położeniem jego obrazu na zdjęciu można określić położenie każdego punktu chmury o współrzędnych przestrzennych. Następnie pobrać z tego miejsca informacje o kolorze w formie składowych RGB. Dokładność sytuacyjna i wysokościowa chmury punktów ALS determinowana jest przez precyzję trzech składowych komponentów aparatury, czyli przez. Dalmierza laserowego, inercjalnego systemu nawigacyjnego INS, określającego orientację kątową kierunku impulsu. Systemu GNSS, określającego pozycję, z której wysłano impuls. Błąd pomiaru odległości ocenia się w przedziale 2 do 3 cm. Błąd pomiaru pozycji techniką GNSS ocenia się pomiędzy 5 a 7 cm. Oba te błędy praktycznie nie zależą od wysokości lotu. Błąd wnoszony przez system INS zależy od wysokości lotu, ponieważ ten sam błąd kątowy powoduje większy błąd liniowy punktu ALS z większej wysokości. Sumując wcześniej wspomniane błędy pomiaru, po wyeliminowaniu błędów systematycznych aparatury, można stwierdzić, iż lotnicze skanowanie laserowe Dostarcza danych o dokładności wysokościowej na poziomie 15 cm. Dla lotów na niskiej wysokości błąd ten można zredukować do 10 cm. Dokładność sytuacyjna punktów ALS ocenia się w przedziale na 40 do 50 cm. Technika skanowania laserowego ma wiele istotnych zalet, wyróżniających ją spośród innych technik pomiarowych. Skaner laserowy jest systemem aktywnym. To czyni go całkowicie niezależnym od warunków oświetleniowych. Pora obrazowania jest nawet korzystniejsza z uwagi na mniejsze turbulencje powietrza. Obrazowanie tą techniką jest możliwe nawet przy pełnym zachmurzeniu, o ile podstawa chmur jest wyższa od wysokości lotu. Tylko silny deszcz i mgła są warunkami ograniczającymi penetrację promienia laserowego, stanowiącą przeszkodę. Oznacza to, że w krajowych warunkach klimatycznych Prawie połowa dni w roku to dni lotne. Stanowi to istotną przewagę nad zdjęciami lotniczymi. Unikatową cechą lotniczego skanera laserowego jest możliwość penetracji przez warstwę roślinności. Przy dużej gęstości próbkowania jest stosunkowo łatwo na etapie obróbki danych odróżnić i wyeliminować odbicie od koron drzew od odbić od gruntu. Trudności mogą wystąpić zwartym młodniku świerkowym. Właściwość ta czyni technikę skanowania laserowego przydatną na obszarach zalesionych, gdzie tradycyjne zdjęcia nie sprawdzają się. Zaletą lotniczego skanowania laserowego jest możliwość rejestracji wielu odbić oraz możliwość bezpośredniej rejestracji danych przestrzennych, a także krótki cykl opracowywania danych i wytwarzania produktów finalnych. Zwraca uwagę również bardzo wysoka dokładność wysokościowa danych pomiarowych, dzięki czemu. Dane mogą być wykorzystywane do wielu zastosowań w różnych dziedzinach gospodarki. Wśród ograniczeń skanowania laserowego można wymienić brak ciągłego obrazu tonalnego i słabą jakość obrazu intensywności, brak odbić od powierzchni wody, co utrudnia lokalizację linii brzegowej, trudności określania linii szkieletowych i linii ciągłości terenu, dokładność sytuacyjna gorsza od dokładności wysokościowej, duża objętość danych. Oraz stosunkowo wysoki koszt pozyskania i opracowania danych. Format LAS jest publicznym formatem obsługi i wymiany między użytkownikami chmur punktów 3D. Chociaż został opracowany do obsługi chmury punktów ze skanowania laserowego, to format ten może obsługiwać również dowolne inne zbiory danych przestrzennych, np. chmury punktów powstałych w wyniku automatycznego dopasowania obrazów. Format LAS Został opracowany przez Amerykańskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji w roku 2003 jako LAS 1.0. Stał się światowym standardem w zakresie obsługi danych skanowania laserowego, akceptowanym przez producentów sprzętu oraz oprogramowania do obróbki danych ze skanowania laserowego i samych użytkowników. Od tego czasu opublikowano kolejne oficjalne wersje tego formatu, nadążające za rozwojem sprzętu i oprogramowania. To jest LAS 1.1 w roku 2003, LAS 1.2 2005, LAS 1.3 2010 oraz LAS 1.4 2011. Obecnie trwają prace nad wersją formatu LAS 2.0. Główną składową formatu LAS jest format zapisu właściwych danych ze skanowania laserowego, to jest chmury w punktów w Point Data Record Format. Występuje kilka takich formatów, różniących się ilością przechowywania informacji. Stanowią je rekordy danych przypisanych do każdego punktu z chmury ALS. Taki rekord zawiera m.in. współrzędne XYZ punktu, wartość intensywności, numer odbicia, liczbę odbić, kierunek skanowania, krawędź linii skanowania, zdefiniowaną klasę punktów, kąt skanowania. Czy też dane użytkownika oraz źródło danych. Dane lidar można zapisać do postaci formatu ASCII, poszczególne wartości atrybutów dla pól X, Y, Z, intensywność i tym podobne zapisywane są według standardu las, niemniej jednak rozdzielone określonym znakiem, np. spacją, tabulatorem, średnikiem. Dane te tworzą wiersze dla każdego punktu z chmury punktów ALS. Tego typu zapis chmury punktów ALS dla danego obszaru jest kilka razy większy niż zapis binarny. Przykładowo, reprezentacja liczby 65535 zajmuje w zapisie binarnym 2 bajty, a w zapisie ASCII zajmuje aż 5 bajtów. Poza tym dane binarne wczytują się znacznie szybciej, ponieważ nie wymagają konwersji, tak jak ma to miejsce w przypadku wczytywania danych ASCII. Martin Isenburg, twórca oprogramowania Las Tools, kilka lat temu zaproponował innowacyjną metodę kompresji chmury punktów LIDAR o nazwie Las ZIP. Tradycyjne metody kompresji, takie jak Winzip czy WinRAR, są niestety zbyt mało wydajne w przypadku chmury punktów ALS, ponieważ nie mają one dostępu do wewnętrznej struktury plików las. Kolejnym problemem w przypadku wymienionych metod kompresji jest fakt, iż by umożliwić dostęp do zawartości pliku. Musi on zostać uprzednio zdekompresowany. Algorytmy użyte w LAS-ZIP pozwalają na bezstratną kompresję danych w formacie LAS w wersjach od 1.0 do 1.3 oraz danych tekstowych. Dane LIDAR mogą być przechowywane i przetwarzane w standardowym formacie danych wektorowych, pliku Shape. Oprócz współrzędnych X i Y, plik Shape zawiera dane pochodzące z lotniczego skanowania laserowego, zawierające wartości wysokości współrzędnej Z w każdym wieszoku. Ponadto wartość ta może być przechowywana równolegle w tabeli atrybutów wraz z innymi atrybutami dostępnymi w źródłowej chmurze punktów ALS. Wykorzystanie danych lidar w formacie shape może sprawić wiele problemów związanych przede wszystkim z wydajnością przeglądania, przetwarzania i przechowywania danych o znacznych rozmiarach względem nieskompresowanej chmury punktów w formacie LAS. Pliglas Zawierający ponad 23 miliony punktów pochodzących z lotniczego skanowania laserowego, jest o rozmiarze 772 MB. Natomiast te same dane, zapisane w formacie LAS, zmniejszają rozmiar i zajmują 18,1% wielkości tego samego pliku, ale w formacie LAS. Na przeciwległym biegunie jest format ASCII. Dane lidar zapisane w tym formacie zajmują ponad dwa razy więcej miejsca na dysku aniżeli dane zapisane w formacie las. Zachęcam do skorzystania z literatury dotyczącej opracowania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.skoleniaLidar.gugik.gov.pl.